Dotarliśmy dzisiaj na podtępińską wieś, gdzie podejrzewam, że rozpoczęła się historia windsurfingu światowego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiele znalezisk tutaj, które dzisiaj przedstawię, są znaleziskami klasy zerowej. Klasy zerowej, znaleziskami początków prehistorii windsurfingu nie tylko w Polsce, ale na świecie. Pierwszy przykład wam dam. Przykład powiedziałbym z dołu. Otóż spójrzmy mi pod nogi. To co zaraz zobaczycie, to jest w ogóle pierwsza jakakolwiek decha, która mogła powstać. Powstać do pływania. Do pływania windsurfingowego. Jeden żeglarz, jeden żagiel, jedna deska. I to nie są żadne jaja. Ta deska będzie zbadana przez specjalnych ekspertów z Johannesburga. I chciałem powiedzieć, że w 100% jestem przekonany, że jest to deska pierwszego windsurfera. Widać nawet malowanie na niej. Prawdopodobnie tutaj to jest litera I, a dalej był napis S, potem O, czyli Isonic. Czyli Starboard, podejrzewam, że Starboard był w ogóle pierwszą firmą, która zajęła się produkcją desek w tych czasach. Muszę sięgnąć do Wikipedii i zobaczyć, kiedy powstał Starboard i kto jest jego założycielem. Ale do tego jeszcze wrócę.